dobry wszystkim, witam wszystkich na moim kanale Barwy Życia. Ja tu się ubrałam kolorowo, ubrałam sobie piękną wstążeczkę na włosy, taką już prawie wiosenną kurtkę, właściwie to jest taka kurtka przejściowa w takim fajnym moim ulubionym kolorze. A tu pada, zobaczcie, szyby całe mokre, ludzie właściwie chodzą bez parasola, ale tak na dłuższą metę, powiem wam, jakby się szło, to mokry do suchej nitki. Tak mży, 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 co chwilę, raz mocniej, raz słabiej, zależy jak leży. Niebo jest całe zachmurzone, nie lubię takiej pogody. No ale jak przychodzi luty, to mówią podkuj buty. Takie różne przysłowia. Można się wszystkiego spodziewać. Przeważnie mówią, że w lutym przychodzi prawdziwa zima. No zobaczymy. Właściwie mogę powiedzieć, że w styczniu w tym roku była. A teraz powinno troszeczkę zelżeć, ale zobaczymy, co nam tutaj przyniesie czas. Ja w sumie jadę, powiem wam szczerze, kupić sobie spodnie. Zobaczymy, co mają w H&M-ie. Oglądałam kanał Matka 3+, Anię, nie wiem, czy oglądacie również. Mówiła, że w Pepco mają fajną bieliznę. Zobaczymy, w sumie idą walentynki. Można sobie coś tam strzelić, moje kobietki kochane, coś fajnego, coś czerwonego. Albo czarnego, albo białego, nie wiem, jaki kolor lubicie. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Faceci, nie słuchajcie. No, więc jedziemy w końcu pooglądać. Muszę wam przyznać, że mam grzaną kierownicę. O, tutaj taki jest przycisk. I moje drogie kobietki, jaki to jest luksus, mówię wam. Bo ja mam zawsze zimne łapska. Co mają w CNA i jakie kolory oferują właśnie na wiosnę. Idę teraz do H&M. Zaraz obok jest New Yorker, ale dzisiaj się odkupię albo po prostu nie znajdę nic. Zobaczymy, co ma właśnie H&M. Właśnie wyszłam z takiego sklepu, gdzie można kupić wszystko na urodzinki, karteczki, jakieś baloniki. Bardzo dużo jest rzeczy takich na walentynki, serduszka, karteczki, jakieś takie boksy z balonikami. A nie wiem, czy pamiętacie, a może i nie, bo to w sumie moja sprawa. Moja córka ma urodzinki, 17 urodziny, więc kupiłam jej karteczkę, żeby się cieszyła, żeby zapamiętała, że tylko raz w życiu ma się 17 lat, zaraz trzaśnie 18 i człowiek się starzeje powoli. Póki co jest jeszcze dzieckiem. Later. Jestem już na parkingu. Oczywiście zgubiłam kartę do parkomatu. No i musiałam zapłacić 15 euro, żeby otrzymać nową. Nie wiem, jak to się stało. Ja to mam bardzo często, że gubię te karty, a w ogóle jak idę kupować jakieś ubrania, to zawsze gdzieś zostawię. A teraz jestem i szukam mojego auta. Jest w końcu. Mogę jechać do domu. A jeszcze chciałam, wiecie co, wstąpić sobie na ziemniaka takiego dobrego. Robią tutaj niedaleko kurpir z różnymi dodatkami. No już ziemniaka kupiłam.
No. Także już zapłaciłam za ziemniaka, zjadłam, najadłam się, ale był pyszny. Jadę do domu. I jak to mówią, nienawidzę zakupów. W końcu jestem w domu po wielkich perypetiach. Jestem tak wkurzona. Idzie się po prostu załamać. Pierwsze co? Kaka. Kupiłam wielką czekoladę. Taką Milka. Z truskawkami. Zaraz wam pokażę. Niech się tylko ta moja kawa zrobi. I zaraz wam pokażę, co kupiłam. No rób się. Może dlatego, że najpierw musi się zmielić. O, leci w końcu. Jeju, tak późno. O. O, jest. Zdróweczko, moi kochani. Pychotka. A te ziemniaki przeszły mi koło nosa. Teraz muszę robić obiad. Kupiłam w Lidlu piersi z kurczaka i będę robiła rolatki z serkiem i z pomidorkami. Moja córka bardzo je lubi. Najpierw kawa, potem ja. O! I to jest ta czekolada. Wielka Milka. Była w promocji w Lidlu po euro 99. To jest ta z tych większych, 300 gram, ale się objem. Ciekawe, jak wygląda w środku. Mam takie ochotę na słodkie. Jak jestem wnerwiona, to w ogóle dużo jem słodkiego. A już nie chciałam zajść do... zobaczcie, tak wygląda w środeczku. Do cukierni, bo bym wydała kolejne pieniądze. Rozpływa się w ustach. Pychotka. A więc tak, moi kochani. Co my tutaj mamy? Zacznę od sklepu Nana. Nanu Nana. Czy coś w tym stylu? Pani jak mi ładnie pozawijała wszystko. No gdzie jesteś? Jest. Świeczka. Trzykolorowa. Ale mało tego, do takiej świeczki kupiłam świecznik. Strasznie mi się podobał. Mówię, będzie coś innego, wiosennego. Jest. Nie, jeszcze krzywo. No właśnie. Jest. Jest, 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 jest. No ale na pewno zapytacie, dlaczego Kasia kupiła świecznik i dlaczego zielony? No bo żeby pasował tutaj do mojego pokoju. Bo kupiłam w Nanu, Nana, również takie kwiatuszki. Zobaczcie. I były po 2,95 euro. 14,99 na polskie. A to mnie kosztowało 2,50, to nie wiem, bo nie ma ceny na tej świeczuszce. Trochę się wykrzywiły te kwiatuszki przez to bieganie za tą kartą do parkowania. Wiecie, dzwonię do pomocy i się pytam, że zgubiłam kartę. Co teraz? Musi pani iść do Rewe, do kasy numer 3 i tam poprosić o wydruk.
to lecę. Tam mówią, że nic takiego. Ona mówi mi, ta pani na kasie, że muszę iść do informacji. Poszłam do informacji. Ta pani z informacji mnie znowu do tego automatu wysłała, że mam jeszcze raz tam zadzwonić i jeszcze raz rozmawiać. Mówię, dobra, okej, to będę rozmawiała. Poszłam i powiedziałam, dobra panie, ja chcę od razu zapłacić. Mówię, chcę jechać w końcu do domu. No ileż można latać, mówię, po tym centrum. Dobra, to pani tutaj zaraz zapłaci. On mi tam kazał, że mam wcisnąć przycisk. No i wydrukowałam. No i pojechałam takim cudem do domku. Kwiatki mi kosztowały w takim razie dwa razy tyle i zresztą tak jak inne rzeczy również. Śliczne są. Będzie po prostu wiosennie. Ano, ten wazonik kupiłam w Action, jak byłam ostatnio. Co, Leon? Miau! Miau! Aha, no dobra, wszystko zrozumiałam. No i stwierdziłam, że sobie tutaj zrobię tak wiosennie, bo będę miała kwiatuszki, świeczuszkę. Wazonik też jest taki lekko zielony. Ceny wszystkie wzięłam. Sio! Zrobimy tutaj miszmasz w tych moich kwiatuszkach, ale chyba będę musiała je trochę obciąć. Nie uważacie? Przydałyby się jakieś cążki, ale nie. Idzie bardzo lekko obciąć. Drucik jest tylko w środku. Plastik otacza właśnie ten drucik, więc nie jest aż tak źle z obcięciem. Okej. Okay. No chyba teraz będzie trochę lepiej wyglądało. Jak myślicie? O, na pewno. Puch. Bardzo ładnie. Domek zostawimy. Świeczuszki i domek, bo są bardzo ciemne. A my chcemy już jasno, bo idzie wiosna. I domek. Bo tutaj też jest świecznik. A jak będzie blisko już Wielkanoc, to postawimy tutaj królika. No, tak sobie już pomyślałam, jak już to kupowałam, że przyda mi się już na późniejszy czas, żeby nie zmieniać, nie kupować, nie kombinować. Wydaje mi się, że jest bosko. Jak myślisz, Leon? Ty tylko patrzysz, nie? Co ta znowu kombinuje? Pozwólcie, że sobie wezmę łyka kawusi. Bo już jedną rzecz mam rozpakowaną, teraz czas na kolejne. A mianowicie byłam w Pepco. Mój rachunek wynosi tylko 3 euro, bo właściwie kupiłam tylko 3 malutkie rzeczy. Chciałam sprawdzić, jaka bielizna znajduje się w ofercie w Pepco. Zresztą sami zobaczcie, bo zrobiłam mały, krótki filmik właśnie z tej bielizny. U nas, moje kochane, to tylko mogę powiedzieć, te dwa kompleciki przykuły moją uwagę, różowy i czerwony. Cena również była przyzwoita, muszę przyznać, na walentynki super prezencik można sobie strzelić, nie mówię wcale, że nie, chociaż reszta, którą widziałam, nie była zbytnio zachęcająca, ponieważ tak jak widzicie, nieporządek, wszystko porozrzucane, nie wiadomo o co chodzi, a żeby znaleźć jakiś rozmiar, to po prostu graniczyło z cudem. No, tyle Wam powiem o Pepco w Hamburgu. No i co? Jak myślicie? Ja nic nie wybrałam. Niestety nic mi się tam nie podobało. Jakość, samo uszycie, to nie było moje. Znając mnie, mi musi naprawdę coś pasować, być wygodne,
Wtedy ja to noszę, a jak jest niewygodne, to po prostu tego nie noszę i wrzucam tylko w szafę i leży. Więc po co mam kupować, zaśmiecać plac, który mam w domu? Więc rzuciłam się na dekoracje, bo widziałam naprawdę ciekawe rzeczy w ogóle. Te poduszki i te kubki to był prawdziwy hit. Wow! Bomba! Po prostu bomba. Sami zobaczcie. Na samym wejściu, jak widzicie, piękne lampy. Obok to chyba są czaple pozłacane. Wszystko pasuje do siebie. Były również zasłony z tym samym motywem, poduszeczki, koce, więc można było sobie wszystko dobrać i to było w kolorze turkusu. Zobaczcie, jakie piękne kubeczki ze złotą rączką i takim obramowaniem. Bardzo ciekawy wzorek, podobał mi się. No te jajeczka, to nie wiem, co one tam robiły, bo całkowicie nie pasowały do wystroju, chociaż były również zielone, nie turkusowe. Stało również obok takie turkusowe jajeczko, też z czaplą. Koszyk pozłacany za niskie pieniądze, 40 zł. I to była donica na takich nóżkach czarnych, metalowych. Po jedyne 50 zł. W sumie muszę powiedzieć, że dość ciekawie to wyglądało. I również można było sobie dobrać kwietniczek, tylko że troszeczkę niski. Ja bym moich kwiatków raczej już na tym nie postawiła, bo nie miałyby miejsca do rozłożenia swoich liści. O, to jest właśnie ta zasłona, o której Wam wcześniej mówiłam. W zestawie były dwie sztuki. I za 100 zł. Dwie sztuki za 100 zł, myślę, że to nie jest dużo. Materiał był dość gruby, ładny, taki atłasowy. I sam koc był również przeogromny, bardzo milusi, myślę, że gruby i ciepły. Więc nawet jeżeli komuś byście chcieli sprezentować, polecam. Tacka z motywem, wiecie, to akurat jest znowu Monstera. Muszę Wam podpowiedzieć, bo ja właśnie słuchałam, że Monstery są już niemodne jako dekoracja. Nie mówię o kwiatach, ale o motywach właśnie Monstery, którą dają na przykład na obrazy, tutaj na takie tacki. Ja nawet mam monsterkę jako dywanik, to już jest niemodne. Taką informację otrzymałam ostatnio na kanale Gadamy TV. Pani powiedziała wyraźnie, niemodne, nie kupować. O właśnie, to są te poduszeczki, były dwa wzory, mniejsza i większa. Jedna była kwadratowa, chyba 45x45 albo 40x40, a ta była właśnie podłużna. To jest właśnie ta kwadratowa z lecącym bocianem albo z innym ptaszkiem. Nie jestem pewna, co to takiego było. Chociaż szkoda, bo poszewek nie można było zdjąć i wyprać. To jest, był jeden mankament tego. A teraz przejdźmy do regału obok, gdzie można było zobaczyć lustra na takich skórzanych paseczkach. Bardzo często teraz macie takie lustra w domach. Ja widziałam również w Ikei coś takiego, tylko to lustro było o wiele, wiele większe. Chociaż te też nie było złe i za dobrą cenę. Na dole stały przepiękne donice wiklinowe z folią w środku, więc ochrona była przed wilgocią na metalowych nóżkach. Ten zegar stwierdziłam, że jest również warty, żeby Wam pokazać, bo był je za jedyne 30 zł w kolorze khaki, ale zaraz obok znalazłam również w tym samym kolorze lampy z kloszami naturalnymi z wikliny. Ciekawa kompozycja, muszę przyznać.
A, warto również dodać, że nie tylko był kolor zielony, ale również taki ekri, więc jeżeli ktoś nie lubi zielonego koloru, mógł sobie kupić w innym. Tak jak sami zauważyliście, w Pepco panuje teraz natura. Lampiony drewniane, podpalane, naturalne drzewo, u góry dekoracje bochowskie z linek albo z makramowych sznurków, jak kto woli, a obok wisiały łapacze snów. Piękne frędzelki i pomponiki, razem połączone z koralikami, słodkie. Myślę, że te kubeczki Was również zainteresują, ponieważ mają bardzo ciekawe wzory i kolory przede wszystkim. Nie są takie denne i monotonne, tak jak na przykład zobaczcie ten kubek i te piękne kwiatuszki, które są wymalowane. Nie jest ten kubeczek również gładki, bo jest bardzo taki ryflowany, ciekawy, pomarańczowy, taki naprawdę oranż. Tutaj ten kolor również jest ciekawy, brązowy połączony z lekkimi nakrapianymi niebieskimi kropeczkami, a tutaj już jest typowo niebieski. Kolor nieba. Fajowe. Bardzo mi się podobały i w dość przystępnych cenach. No nie mogłam również ominąć dekoracji wielkanocnych, które również znalazłam w Pepco, ale słodkie jajeczka bardzo mi się podobają. I za 1 euro, to jest na polskie tylko 4 złote. Bardzo ciekawa dekoracja na okno. A tutaj jest ptaszek w gniazdku. Też taka niby szklana buteleczka, również do zawieszenia w oknie albo gdzieś na jakichś gałązkach udekorowanych na przykład innymi jajeczkami. Można sobie stworzyć naprawdę fajową kompozycję. A tu znalazłam, to chyba są jakieś dzwonki albo krokusy, ale metalowe. Gdzieś już to widziałam, muszę przyznać, chyba w Nanunana również. O! A tu spadło. Ale ze mnie gapa, prawda? Pobiłam. Oj, i nawet nikt nie zwrócił uwagi. No i miałam rację, prawda? Cudo, 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 cudo. Ale żadnego z tych cud nie kupiłam. Mogę Wam tylko pokazać, co widziałam, bo mam naprawdę już dużo rzeczy, ale skusiłam się na trzy malutkie jajeczka, które również Wam pokazywałam. Są słodziachne. Stwierdziłam, że kupię je i powieszę w kuchni na oknie. Nie są ciężkie, nie spadną mi je nawet jak przykleję taśmą. Są bombowe. Naprawdę powiem Wam szczerze, że nie widziałam jeszcze takiej ozdóbki, chociaż chodziłam po Nana i nic mi nie wpadło w oko. A to od razu. Tylko podeszłam do regału i bam. Muszę Wam przyznać, że coś pobiłam w Pepco, ale tragedia. Ale ze mnie nie zdara, prawda? Wzięłam, przechyliłam lekko i spadło. No, wiecie co? A najciekawsze jest to, że nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Było tyle ludzi, taki harmider, taki hałas, że nikogo to po prostu nawet nie interesowało, że ja nagrywam, że coś zwaliłam, że coś pobiłam, uszkodziłam. Większość rzeczy leżała po prostu na ziemi, była porozrzucana, tak jak ostatnim razem. Stwierdzam, że tutaj w Hamburgu, nie wiem, ludzie w ogóle nie patrzą, co robią i rzucają wszystkim obojętnie. Jeżeli czegoś nie potrzebują, rzucą na ziemię, idą dalej. No, halo, a gdzie kultura? Brak. No. W centrum również byłam w takim sklepie, gdzie można kupić wszystko do imprez. Urodzinowych, weselnych, chrztów, sylwestrowych, karnawałowych i takich tam.
Więc postanowiłam, że wejdę i kupię mojej córce kartkę. I kupiłam. Jest śliczna. A moja córka skończy 17 lat, wiecie? Ostatnio nawet żaliłam się mojej mamie przez telefon i mówię: mama, jaka ja jestem stara, moje dzieci już są takie duże, ale wiesz co, ja się w ogóle nie czuję, że mam tyle i tyle lat. I co ja mam z tym zrobić? Uśmiała się jak koń. No cóż, moi kochani, ja właśnie siedzę, montuję filmik z moich wojaży zakupowych w centrum. No i wiecie co? Mój program zrobił mi takiego psikusa, że mam ograniczenie tylko do 100 klipów, a nagrałam Wam naprawdę tyle materiału, że nie mogę go pokazać w jednym odcinku. Ale masakra, co? Leon leży, patrzy na mnie, w sumie oglądam też dodatkowo HGTV. Więc będziecie musieli poczekać na drugą część. Mam nadzieję, że to nie będzie żadną przeszkodą. Chciałam dobrze, a wyszło źle. No cóż. Teraz spotykamy się co 2 dni, więc mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. I zasłużyłam za tą pierwszą część na łapeczkę w górze. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a macie ochotę, chętnie zapraszam na mój kanał. No to do następnego odcineczka. Miłego wieczorku. Pa, pa! Cześć!